Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj taki krótki odcinek o diagnostyce komputerowej silnika właściwie. Fiat 500 2012 rok, tutaj oznaczone, przetłumaczone przez komputer jako Cinquecento 500 od 2007 roku. Produkcja. Tutaj mamy błąd P0136 i ta końcówka 1E, ale ogólnie błąd P0136 to jest błąd drugiej sondy Lambda, tutaj przetłumaczony jako najprawdopodobniej dalsza sonda Lambda, opór obwodu poza zakresem, poza zasięgiem, czyli uszkodzona jest albo sonda, albo grzałka. Jest to błąd, który można skasować, ale on się po ponownym odpaleniu, czy po kilku odpaleniach pojawił z powrotem. Auto było niedawno kupione, także tutaj tam było w zamrożonych ramkach, było 40 razy. Gdzieś tam się ten błąd pojawił, czyli prawdopodobnie gdzieś tam było to kasowane. Coś tam było kombinowane. Tutaj oczywiście ten błąd drugiej sondy Lambda za katalizatorem może też oznaczać, jeżeli po wymianie sondy dalej ten błąd się będzie pokazywał, jakieś będą anomalie, check engine, konieczność też skontrolowania katalizatora. Także miejmy to na uwadze. Tutaj moje dane odnośnie diagnostyki komputerowej. Tutaj Katowice, Śląsk, 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Można podjechać w okolice Silesii, tutaj na Józefowcu. Także tutaj ten błąd, w pierwszej kolejności powinniśmy wymienić sondę Lambda, bo będzie to najtaniej. Później przyjrzeć się katalizatorowi, jeżeli te błędy dalej się będzie pojawiał, będą jakieś anomalie. Także P0-1361E Fiat. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.